cieszę się bardzo, że możemy się spotkać w takich okolicznościach, gdzie my przekazujemy mieszkańcom tak fajne rzeczy, które tutaj mamy za sobą. Drodzy Państwo, nasza gmina przystąpiła do programu operacyjnego Cyfrowa Polska. Jak się okazuje, na pewno Państwo wiecie, nie wszystkie gminy do tego przystąpiły. Do tego programu mogły przystąpić te osoby, których rodzice lub dziadkowie pracowali kiedyś w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. I my w naszej gminie nie robiliśmy żadnych ograniczeń, czyli nikogo nie wykluczaliśmy, ani ze względu na status majątkowy i tak dalej, etc., etc. Więc każdy, komu przysługiwał ten sprzęt, mógł do tego programu przystąpić. I cieszę się bardzo, że tak duża grupa osób przystąpiła do tego programu. To trwało troszeczkę długo, nawet bo ktoś by powiedział, że zbyt długo, ale drodzy Państwo, tak to jest zawsze. W programach pisze się najpierw projekty, później się to weryfikuje, kontroluje, poprawia i ta procedura się troszeczkę przesuwała na tyle, że część osób skończyła w tym czasie szkołę średnią i pojawił się problem, co z nimi. Znowu pojawił się problem, więc musieliśmy, żeby później nie było żadnych problemów ze zwracaniem komputerów czy zwracaniem pieniążków, musieliśmy dopełnić formalność do końca, po to, żeby nie było żadnej wątpliwości, komu ten komputer przysługuje, komu nie przysługuje. I na szczęście udało nam się, drodzy Państwo, dotrwać do końca. I tu, drodzy Państwo, na ten nasze, w ramach tego projektu otrzymaliśmy 71 laptopów, 16 komputerów stacjonarnych oraz 4 tablety na łączną kwotę 227 tysięcy. Są to środki całkowicie pozabudżetowe, czyli z gminy tych środków nie dokładaliśmy. Są to środki pozyskane z zewnątrz, czego bardzo się cieszę, ale drodzy Państwo, nic samo się nie dzieje. Żeby to pozyskać, to musiał ktoś przy tym pracować. I tutaj chciałbym w tym momencie podziękować panu Dawidowi, który właśnie najwięcej pracował w tym, panu Krzysztofowi Skibińskiemu. Jak również panu wicewójtowi Wiesławowi Chwilę, ale nad tym wszystkim tak ja rękę trzymam. Cieszę się bardzo, że możemy dzisiaj ten sprzęt Państwu przekazać. Ja Państwo, sprzęt, jak tak już wspomniałem, jest fabrycznie nowy. Sprzęt posiada 36-miesięczną gwarancję dostawcy. Drodzy Państwo, w umowach zapisany jest kontakt do serwisu. To jest ważna rzecz teraz. Gmina nie świadczy serwisu. Gmina nie pośredniczy w naprawie. W przypadku usterek gwarancyjnych należy bezpośrednio kontaktować się z dostawcą sprzętu. Bardzo ważna informacja, żebyście później Państwo nas nie zasypywali lawiną telefonów, informacji dalej. Dostaniecie kontakt i tam się, drodzy Państwo, trzeba będzie kontaktować. Bo jak znam życie, każdy sprzęt, nawet nowy, psuje się. Tego nie unikniemy.